Plac imienia Aleksandra Majkowskiego, plac Remusa, Remusiada i Kostka. Takie propozycje nazw dla płyty rynku wpłynęły już do magistratu. Jak zaznacza burmistrz, chodzi przede wszystkim o umożliwienie wprowadzenia regulaminu na placu, co ma ułatwić działalność ogródkom gastronomicznym i ogólne zaprowadzenie porządku. W tym momencie wszystko cała płyta rynku i drogi przyległej chodniki są jak, zaznaczone jako pas drogowy i wyodrąbnienie samego placu y, umożliwi wprowadzenie y, regulaminu. Przy okazji wyodrębnienia placu i możliwości wprowadzenia regulaminu na tym placu. Zapytaliśmy się mieszkańców, czy widzieliby jakąś ciekawą nazwę e, dla tego miejsca. O tym, że miasto szuka nowej nazwy dla rynku informowaliśmy już na naszej stronie internetowej. Większość komentujących nie była przychylna temu pomysłowi. Pojawiły się też głosy, że nowa nazwa oznaczałaby na przykład uciążliwe i kosztowne zmiany w dokumentach. Burmistrz uspokaja, że nie będzie takiej sytuacji, bo zmiana dotyczyć będzie tylko płyty rynku. Dzięki temu służby, a przede wszystkim Straż Miejska będzie mogła lepiej radzić sobie na przykład z problemem osób bezdomnych albo pod wpływem alkoholu, podkreśla Michał Majewski. Jeśli będzie wyodrębniony plac, do tego placu będzie można stworzyć regulamin i wtedy ten regulamin będzie e, trzeba przestrzegać, a Straż Miejska będzie miała pełne prawo do tego, żeby za nieprzestrzeganie regulaminu, który będzie stworzony na tym placu. Karać, ustosunkowywać się, czy też ewentualnie osoby, które nie będą chciały tego regulaminu przestrzegać, po prostu z tego placu wyprosić. Burmistrz zapowiedział już, że bardzo prawdopodobne jest, iż plac zostanie nazwany po prostu placem rynkowym, bo chyba trudno wyobrazić sobie, by mieszkańcy zmienili przyzwyczajenia i zamiast na rynku umawiali się na przykład na placu jedności kaszubskiej czy remusiadzie.